Spróbujmy teraz pochylić się nad tą naszą Ewangelią dzisiejszą, opisem świętego Jana Zmartwychwstania Pańskiego i przenieść to na przeżywanie tego zmartwychwstania w naszej duszy. Jak my mamy duchowo przeżywać tę Ewangelię Zmartwychwstania? Więc pierwszego dnia po szabacie, czyli to jest niedziela, wczesnym rankiem, ale jeszcze było ciemno. Ta ciemność wczesnego ranka, czyli późnej nocy, można powiedzieć, symbolizuje jednocześnie to, co może być ciemnością w naszej duszy, a idąc dalej, nawet ten grób, którym może być czasami nasze życie. I ta Maria Magdalena udaje się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. My wiemy, że ten kamień nie mógł być zatoczony przez jednego człowieka. Więc to, co ona powie potem apostołom, zobaczywszy ten odsunięty kamień, właśnie świadczy o tym, że ktoś musiał Jezusa zabrać. Bo mówi, zabrano Pana z grobu, nie wiemy, gdzie Go położono. Ten kamień, on można powiedzieć, jest w pewnym sensie takimi drzwiami między krainą zmarłych, a krainą żywych. I Jezus, umierając w piątek na krzyżu dla naszego zbawienia, został właśnie pochowany w grobie i zatoczono ten wielki kamień, mówiąc w ten sposób, ta Ewangelia nam mówi, że Jezus zamknął się razem ze wszystkimi zmarłymi. Wstąpił do piekieł, jak mówimy w wyznaniu wiary. To jest Wielka Sobota, którą przeżywaliśmy wczoraj. Wielka cisza grobu Pańskiego. I co to dla nas oznacza? Że kiedy czujemy się tacy zamknięci w sobie, jakby nad naszym życiem ciążył jakiś wielki kamień, który nas przygniata i którego sami nie możemy odsunąć z naszej duszy własnymi siłami, to mimo tego Bóg z nami w tym grobie jest. Bo On wstąpił do piekieł, żeby powołać do życia nie tylko żywych, ale i zmarłych, jak mówi święty Piotr w pierwszym czytaniu. Z Panem żywych i umarłych. Ale Jezus jest w tym naszym życiowych grobach, pod tymi ciężkimi kamieniami naszego życia, żeby je otworzyć. Otworzyć nasze dusze. I dlatego Maria Magdalena zastała ten grób otwarty. No i ten, jak ona to powiedziała tym dwom apostołom, Piotrowi i Janowi, to oni pobiegli do tego grobu i mamy cały szczegółowy opis, jak oni dokonują, można powiedzieć, inspekcji tego grobu, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście Jezusa tam nie ma, bo Maria Magdalena nie weszła do grobu sprawdzić. Jan, który był młodszy, wyprzedził, biegnąc starszego Piotra, ale kiedy przyszedł do otworu tej groty, tylko się nachylił. Widocznie ten otwór był nisko, ale nie wszedł. Poczekał na Piotra i Piotr bez wahania wchodzi do grobu i potem jest opis właśnie szczegółowy tych płócien, całunów, które znalazł, ale nie znalazł ciała Jezusa. To przeczytam. Wszedł do środka, do wnętrza grobu, ujrzał leżące płótna, chustę, która była na jego głowie, oddzielnie zwiniętą. To był strój, można powiedzieć, zmarłego. Ale zmarłego tam nie było. No i wtedy wchodzi ten drugi uczeń Jan, i to jest chyba najważniejsze zdanie tej Ewangelii, bardzo krótkie, dotyczące tego świętego Jana. Ujrzał i uwierzył.
A w co uwierzył? To, co jest napisane w następnym zdaniu. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych. Zrozumiał, zobaczył na własne oczy, że Jezusa tu nie ma. Dotarło do Niego, że to, co Jezus mówił wcześniej trzykrotnie w Ewangeliach, zapowiadając swoją śmierć i zmartwychwstanie, jest prawdą. To jest podstawowe orędzie wielkanocne, że ten grób jest pusty. Oczywiście Jezus ukaże się swoim apostołom żywy, zmartwychwstały, z ciałem przebóstwionym, z ranami męki, ale to jest już Chrystus zwycięski, w szczęśliwości Królestwa Niebieskiego, który jest fizycznie wszędzie. Przechodzi przez ściany. Ukazuje się swoim apostołom i uczniom w różnych miejscach. To jest Jezus, Bóg w ludzkim ciele, które pokonało śmierć i grób. Ujrzał i uwierzył, że Jezus pokonał śmierć, czyli nasze groby. Jak powiedziałem na początku, jakiekolwiek nie byłyby groby naszych dusz, jakikolwiek wagi byłby ten kamień, który może czujemy w naszym życiu czasami, którego sami nie możemy dźwignąć. Jezus go chce odsunąć z naszej duszy, mówiąc jak do Łazarza: wyjdź. Wyjdź z twojego grobu, bo na nim nie ma już kamienia, który go zamyka. Dlatego te święta zmartwychwstania są świętami wielkiej nadziei na wszelkie możliwe zwycięstwa w moim życiu. Dla Boga wszystko jest możliwe. I jest z nami wiecznie żywy, aż do skończenia świata. Amen.